Dzień dobry, moi mili, ja nazywam się Kairos. O kurde, mam trochę mikrofon za głośno, ale to nie szkoda. Nie szkodzi. A to jest 11 odcinek z Wiedźmina. Całe szczęście, już trochę wiem jak się zabrać za to i obu, po prostu musieliśmy być chyba nudniejszy epizod ten 10. A tak tylko troszeczkę minimalnie, z uwagi na to, że po prostu no trzeba było parę spraw popchać do przodu, żeby w końcu ruszyć inaczej z fabułą, ale widziałem po komentarzach, że wy raczej tego nudniej nie odebraliście. W każdym razie mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. A w pierwszej kolejności idziemy do misia kudłacza, bo tutaj ma być człowiek, który skupuje brosze salamandry i chleje tutaj podobno wieczorami, także mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj będzie. Oczywiście informacja od Siemka została przekazana, więc za chwilę zobaczymy. Jest oczywiście jakiś posłaniec. Witaj! Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Trzeba na spokojnie podejść najpierw do sprawy. Także mam nadzieję, że mam jakiś alkohol. Mam wodę w butelce. Nie mam za dużo tego alkoholu. Nie, mam wódkę, dobre, temryskie żytnie, wiśniówkę na spirytusie, to powinno wystarczyć. Jeszcze mam minus 50%, wiecie, upojenia alkoholowego krótszego, więc może to też wpływa w sumie na nasze możliwości picia. Mam nadzieję, że tak, bo salarem się napić nie udało, ale myślę, że jak dobrze pójdzie, to się też salarem spróbujemy napić, a jeśli to nie zadziała, to wbiję jeszcze jednego skilla z tego drzewka podobnego, to już udać się powinno, ale przynajmniej tutaj się udało. A, łeb masz twardy, ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Lojwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Ale czekajcie, czekajcie, bo niby tutaj, wiecie, wpis uaktualniony. Nie, posłańcze, wracaj, a ja pijany jestem. Dobra, kelnerko, halo, halo. Ale Geralt wolno chodzi. Co podać? Poczekaj, ja bym chciał kupić trochę więcej mocniejszego alkoholu. Bo trochę go sobie, wiecie, no zmarnowałem, a nie chciałbym. Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie jeszcze wiśniówkę weźmiemy. Wiecie, chodzi o to, żeby mieć bazę pod eliksiry, ale właściwie to jest kwestia tego, czy ja jestem temu gościowi i wstaję te broszki sprzedać. Matko jedyna, no to teraz Gerwat, pijany będziesz łaził. No to mi się to nie podoba, bo bardzo wolniutko sobie radzisz, aczkolwiek chyba ten jeden eliksir... czekajcie, czekajcie, to chyba był biały miód, o ile się nie mylę. Zmniejsza toksyczność do zera. Nie wiem, czy nie powinien zadziałać nasze upojenie alkoholowe. Nie, jednak nie. O kurde, to się oszukałem. Sam siebie to tylko, czyli na eliksiry będzie wpływać. No tak, w sumie i tak wszystko jest na alkoholu. Dobra, postaramy się do drzwi wyjściowej doczłopać. W sumie może jak już u tego gościa go do niego polazł, to byłbym w stanie, wiecie, wszystkie te brosze posprzedawać. Ale dobra, już was nie będę tutaj zanudzał pijanym Geraltem. Pomyślałem sobie, że jako kolejny wspaniały... powiedzmy epizod, a przez epizod rozumiem część tego odcinka. Zapolujemy sobie na parę psów, dlatego że mamy zlecenie, żeby przynieść mój od grabarza. Ale jeżeli chodzi o samego grabarza, to najzwyczajniej w świecie jest mi on jeszcze potrzebny, żeby sobie wejść na cmentarz. Także, wiecie, najpierw trzeba będzie jedno z prostszych zleceń wykonać przeciwko niemu. Ale no, czy to jest ludzkie? Zabijać niewinne pieski. Moim zdaniem niezbyt. Ale cóż, życie do najprostszych i najprzyjemniejszych nie należy. A trochę łoju z tych psów niestety zebrać należy. Hej Szani, muszę z tobą pogadać o tym mieczu, także bądźmy upierdliwi, żeby tutaj jednak wejść, bo pisaliście mi, że niby trzeba cały czas próbować i próbować, a w końcu nas ta babcia wpuści. Nie mam pojęcia, czy to prawda, ale możemy zobaczyć. Stary, siwy, a za smarkulami się ogląda. Nie wstyd to tak! Stara, siwa, a upierdliwa. Nie wstyd to tak? Uuu, jaki wygadany! Idź, idź! Ale jak się skalpelem albo szpikulcem do lodu zadźga, to się nie dziw! O, udało się, rzeczywiście, zwycięstwo, znowu zwycięstwo, ha, 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 mogę ci okraść chatę, stara raszplo. Stare baby je prądem. Znaczy co? Tak, tak, tak. Oszczędzaj nogi. Komunikacja miejska. I inne wspaniałe memy. Stary, siwy! To nie tak, dobrodziejko. Nie czaruj mi tu. To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała. Ale...
Co za baba? Ja jej chatę ukradłem, ona mnie z niej wywaliła. O co chodzi? Jak to jest możliwe? Halo, kobieto, ja się tak łatwo nie dam. Dobra, dobra, jednak nie wpuściła, czyli trzeba jej unikać. To jeszcze postaramy się jej chatę okraść dodatkowo. Fajna beczka, jest tutaj skrzynia. Może coś fajnego tu jest. Bułka i wieprzowina. Powiem ci, babo, fajne rzeczy nie trzymasz. Pamiętnik babuni. Przedmiot fabularny? To może być całkiem ciekawe. O, dobra, już ten epizod zmierza w całkiem fajnym kierunku. Jeszcze krasnoludzki spirytus. No, no, babuszka lubi wychlać. Boże, co za szmata. Weź tam, odwal się, kobito. Ja idę do Szani z nią porozmawiać o mieczu. Hehe. Tak. Cześć. Generalnie nagrywam ten film na ustawieniach, których streamowałem. Ostatnio Sekiro. Tylko mam, powiedzmy, większy bitrate ustawiony. Czemu ja tego jedzenia tyle zbieram? A wiecie, była pikseloza, także to będzie dla mnie test, czy moje ustawienia były złe, czy YouTube jest jednak głupi. W sumie tego Sekiro będę musiał kiedyś spróbować nagrać. Kosz z bielizną. A, czerwona chusta damska. Będę musiał w sensie spróbować kiedyś nagrać. W tym kontekście, żeby na tych samych ustawieniach zobaczyć, czy to wina moja, czy streama, że słabo wszystko się ma. Ale raczej nie moja, ale o Sekiro będę gadał, kiedy idzie jeszcze. Szani, jaka Herod, piżamka! Jak mnie tu znalazłeś? Wspominałaś, że zatrzymasz się w zimie. No tak, pracuję w szpitalu. Mam masę roboty. Nie chciałem ci przeszkadzać. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Dziewczyny w twoim wieku powinny już dawno cerować skarpetki dobremu mężowi. Zapewne ona też tak uważa. Ale przynajmniej mało płacisz. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Pogadajmy. Można u niej się przespać i przygotować chwilkę. Mam sprawę. Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Szani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Jezus Maria, wszystkie drogi prowadzą do Zoltana. Ten krasnolud mnie przeraża, a swoją drogę dostałem radę, żeby na przykład wypieprzyć tę siekierę. Też w sumie nie wiem, po co ja ją noszę i tak z niej się nie korzysta. Także, Szani, koło łóżka dostałem ci siekierę. Będziesz się mogła, nie wiem, obronić, albo nie, poczekaj, wywalę ci bezpośrednio na tym, powiedzmy, skórze. O, fajnie, to się nazywa przygotowana kobieta na każdą ewentualność. Flacha i siekiera obok i trochę żarcia, ale jeszcze nie skończyliśmy ze sobą rozmawiać. Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne, o co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Dobra, a teraz wracaj, kobiety, do spania. To już jest wszystko, a my wracamy mordować psy. To brzmi jak dobry plan albo coś, co bym zrobił w prawdziwym życiu, gdybym żył w XV wieku. Bo w dzisiejszych czasach jest to niemoralne, a może wtedy było wtedy mniej niemoralne. Zaczynam znowu filozofować. Cóż, w każdym razie i tak stwierdziłem, że chciałem coś nagrać, zanim się pójdę uczyć, wiecie, studia. Po co ja nie poszedłem? W każdym razie, naprawdę powiedzmy, to takie wychillowanie się i porobienie sobie czegoś innego, przyjemnego, to należy podkreślić, przed zabraniem się do tego, naprawdę jest w stanie mnie całkiem pozytywnie zmotywować do dalszych działań. Tak jak przykładowo, wiecie, uczę się, tu sobie na przykład zrobię przerwę, pogram 2 godzinki, no i potem mi idzie nauka lepiej, nie wiem jak wy macie, ale ja tak po sobie odkryłem, że u mnie to mimo wszystko działa. A że mam tego YouTube'a, to zawsze się mogę usprawiedliwić, no, bo ja się nie uczyłem, bo ten kanał mam, tak, muszę dobytku pilnować, o widzów dbać, to nie jest tak łatwo. To nie jest takie zwykłe, wiecie, granie w gierki.
dla fanu. Tutaj to jest coś więcej. To jest pasja. Pasja przez dolarkę nawet czasami poniekąd. Także nie będę oszukiwał. mówię jak jest, a mówię czasem za dużo, ale wy wiecie, że u mnie to i tak wszystko jest raczej dayjobu. Czwarty pies. W porządku zatem. Swoją drogą zajrzymy w ogóle tego pamiętnika babuni, bo zgupiałem. Pamiętnik jest przewiązany różową wstążeczką. Na okładce wykalifikowano dziecięcym pismem, co przeczyta, choć połowę temu potwór urwie głowę. Pamiętnik babuni. Czemu to jest przedmiot fabularny? Nie mam pojęcia. Zjedzmy sobie jedzonko. Fajne jedzonko. Ugryzłeś worek, Gerwant. To jest naprawdę ciekawy epizod. Dobra, w ogóle to pamiętam wszystkie książki, jeszcze sobie zobaczyć dla pewności, żeby nie było. Wydałem na to ponad 1000 tych orenów, to były oreny. Mam nadzieję, że to były oreny, bo już zgubiłem, gdzie jaka waluta jest. I Bramy Tajemnicy, to jest ta książka dla Kalksteina. O kurde. No tego jest trochę dużo, ale jeżeli chcecie, to tak powoli teraz będę przewijał w dół i możecie sobie zatrzymać, żeby ewentualnie sami, jak chcecie, to sobie możecie przeczytać, co nie? O, no i powinniście móc, dobra, niech będzie. Tajemnicza wieża, spoko, Kalksztyn, to co? Lecimy po piątego psa, czy tam ile było potrzeba? Właśnie, zapomniałem kompletnie, że my mamy ten wątek z detektywem. Może mu powiemy o kilku informacjach, bo żeśmy i zarówno z więźniem coś ogarnęli, i z kapitanem straży, a no nie ukrywajmy, to trochę fabuła gówna. Przenieśli więźnia do szpitala. Tym lepiej dla nas, tam będzie mniej strażników. Ale i tak będą go mieli na oku. Cóż, zawsze możesz porozmawiać z nimi w nocy, bez świadków. Zastanowię się nad tym. Okej, czy to jest dosyć istotne? Czy coś czuję, że będziemy musieli chyba Shani w tym kierunku, wiecie, zmaglować, jednak nie mam żadnego wpisu, by to poczynić. Co miałem zrobić w sprawie naszego śledztwa? Porozmawiać z Vincentem Maysem, Okej, przesłuchałem kapitana. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Wciąż mam za mało danych, żeby zdecydować. Na tym, Wiedźminie, polega śledztwo. Najlepiej pytaj wszystkich związanych z podejrzanym o Vincenta i Salamandrę. Jak zdobędziesz obiecującą poszlakę, zapytaj o nią podejrzanego. Jego reakcja powie ci najwięcej. Gdy uznasz, że masz już wystarczający obraz sytuacji, doprowadź do konfrontacji. A na razie zajmijmy się innymi wątkami. W porządku zatem. Bywaj. Cóż, no nie, dobra, nie za dużo ustaliliśmy, to trzeba przyznać. Od samego początku, odkąd spotkaliśmy się z Raymondem, za wiele w tej sprawie nie ruszyło. No tutaj jednak trzeba będzie szperać, gadać, kombinować, jest tam pies. Nie, to biedak, nie, też jest pies. Halo, Pimpek. O, toż to pan Zygfryd. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypiję wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Zygfryd. A, jak dobrze mieć znajomości. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. Chociaż padł. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Ale tak, moi drodzy, wiem, że trochę, powiedzmy, z niektórymi sprawami od tyłka strony się zabieram. Oje, kolejny pies, musieliśmy 6 w sumie zabić, to będzie ostatni. Ale też potrzebuję być na groble, bo ten handlarz, co teraz rozmawialiśmy z tym pośrednikiem w karczmie, właśnie znajduje się na grobli. A dwa zadania mnie tam w sumie sprowadzają. Jedno właśnie od Zoltana, a drugie związane z broszkami salamandry. Zostanie na psy zrobione, polecimy jeszcze do grabarza, ale najpierw na groble, żeby właśnie się z tym gościuniem spotkać. A przy okazji pozwiedzamy nową lokację. No, jak dla mnie brzmi to całkiem dobrze, brzmi to całkiem fajnie i sensownie, a przy okazji jeszcze możemy na utopce zapolować, a też na nie jest zlecenie. Grobla? Proszę bardzo, jest grobla. Prezentuje się ona. Tak, jesteśmy tutaj. No to teoretycznie z Wyzimy dalej nie uciekliśmy, bo to dalej jakby jest część Wyzimy i rzeczywiście są moi mili utopce. To się świetnie składa.
Dobra, także znaki idą w ruch, miecze idą w ruch. W ogóle zauważyłem, że mało co z eliksirów korzystam. Ze znaków właściwie też, ale jakoś da się tę grę przejść bez jakiegoś wybitnego używania tego, co nie? No wiadomo, że jest łatwiej, ale no też gram na tym średnim poziomie trudności. Jakoś wybitnie trudno, kurde, no nie jest, trzeba przyznać. Szczególnie, że te znaki tak moje jeszcze są w stanie ogłuszyć każdego pojedynczego przeciwnika. Dobra, w sumie jak te siekiery wywaliłem, to naprawdę Geralt wygląda o wiele, wiele schludniej. Właśnie, ale oni chcieli języki utopców, a ja mam z nich tylko mózgi. No nie jest to, powiedzmy, zbyt pożądane. Ale kurde, czy ja bym potrzebował w takim razie w bestiariuszu teoretycznie nowego jakiegoś wpisu? Trudno powiedzieć, naprawdę trudno, ale jest ognisko, dlatego dobra, pomedytujmy do rana w takim razie, to z tymi utopcami zajmiemy się za jakiś czas. I my sobie zobaczymy, tutaj mamy południe, niekoniecznie do południa, ale blisko południa, bo też mi ktoś z was pisał, że koło 12 ten duch, ta zjawa, koło cmentarza się też tam pojawia, powiedzmy misja, z nią możliwa do wykonania. Dobra, przyszli ludzie, czyli wszystko jest w porządku. Wilask, rybak, ty masz gościu imię. Jezioro staje się coraz niebezpieczniejsze. Okej, okay, dobrze wiedzieć, co? Potwory wychodzą, ta? Deszcz pada, to... A nie, dobra, Filask nie jest imię, to jest jakieś określenie jakiejś profesji. Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Redańczyka. Wy się wszyscy tutaj chowacie, ej! Podoba mi się to rozwiązanie wiedźmi, że NPC naprawdę reagują na warunki pogodowe, jak klej, jak zebra, to... Chowałem się pod mostem, gdzie niby... Wiadomo, ochrona przed deszczem. Ej, fajnie, spoko, to jest sensowne, to jest naprawdę logiczne i fajne. Przewoźnik, a gościu mnie chyba na bagna zabierze, o ile się nie mylę. No dobra, ale na razie bagna kiedy indziej. Jest nasz handlarz. Dzień dobry, proszę pana. Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? To jest naprawdę dużo. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Porozmawiajmy. Tak? Panie kolego. Sądzę, że to ty płacisz za broszy salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Lojwarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Mam dla ciebie te brosze, także... przystań, została jeszcze jak tam handel? Czy to czekaj, pokaż mi swoje towary. Jak to ma funkcjonować? Bo widzę, że ty takie masz fajne rzeczy, a ja mam 4 broszki przy sobie.
W porządku, ale czy tylko 4? Nie powinien mieć tego więcej? Nie, mam 4, dobra, powiedzmy. Chyba, że sobie je mam w przechowalni, co po niektóre, bo coś pamiętam chowałem. Masz takie typowo babskie rzeczy i niezwykle wartościowe, co po niektóre. W porządku, ja mam kapienie szliferskie i osełki, ale te pierścienie z rubinem ja ci mogę sprzedać na przykład 3 srebrny pierścień. O, to spoko. Tak? Jak ci mogę dać resztę broszy? Na przykład. Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu, prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz, czekam tu na ważne informacje. Porozmawiajmy. Tak? Dobra, to chyba tyle, tylko nie bra, nie jestem pewien zupełnie teraz jak z tymi broszami. Ale w każdym razie jest możliwość oczyszczenia przystani z utopców, także co? No chyba nie byłoby źle, żeby się... Gdybyśmy się tym zajęli. Kairosie, dlaczego tobie momentami się taki język plącz, że nie jesteś w stanie naprawdę z siebie niczego wydusić? Dobra, także halo. Północ najlepszą porą, potem z powrotem do rana, z powrotem do południa. No i tak jakoś byśmy potem na ten cmentarz poszli, byłoby całkiem miłe. No, zależy mi na tym cmentarzu, w sumie nie wiem dlaczego i tak to są zadania dodatkowe, ale kurde, no tak jakoś. Tylko dalej mnie zastanawia, mi chyba dalej wciąż brakuje niektórych informacji z Bestiariusza, ale mu się nóżki ruszały, stópki. Wiecie, no tylko te mózgi są. Co z tymi językami? Gdzie to znaleźć? Może przy okazji w sumie zobaczę, ile to jest. Muszę popłynąć łodzią na bagnę i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań nocą. Aha, na bagna. No dobra, to chodźmy na cmentarz, tak? Te bagna będą, ale to za wcześnie, zdecydowanie. Podobam. Co słychać? Jesteś w pracy czy na spacerze? Raczej na spacerze, ale może dam się przekonać. Kpisz sobie? Halo, ja mam 11 broszek salamandry i gość ode mnie nie chce ich kupić. Smutno mi teraz, a baba nie chce ode mnie czerwonej chusty. Ech, przynajmniej w kościach mam szczęście. Niekoniecznie w miłości. Witaj, nieznajomy. Witaj. Słyszałam, że Rivią rządzi królowa. Mądra i silna niewiasta. Kiedyś była piękna, ale została ranna na wojnie. Teraz jej lico szpecą blizny i nie ma połowy zębów. Jesteś doskonale poinformowana. Nowoczesna kobieta musi się orientować w świecie. Niewątpliwie. Co chciałbyś wiedzieć, nieznajomy? Dokąd nocą tupta jesz? Mam problem. Mów śmiało. Twoje tajemnice będą u mnie bezpieczne. Masz piękny uśmiech. To bardzo miłe, ale wspomniałeś, że masz problem. Nie ufasz mi? Słyszałaś coś ciekawego o ostatnich wydarzeniach w dzielnicy Nieludzi? To nie są sprawy dla uczciwej kobiety. Wiesz, że do miasta przybył wiedźmin? Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wilk. Znany uwodziciel. Podobno na czarodziejki strasznie łasy. Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Bart Jaskier, straszny kurwiarz, twierdzi inaczej notabene. O nie, straszny kurwiarz. Bart Jaskier, jak sama wspomniałaś, jest kurwiarzem. O nie, poprawiłem źle dialog. Z tego co... Ciężko dorównać... Co masz na myśli? Wiedźmin Geralt z Rivii, to ja. Nikt mi nie uwierzy. Podaruj mi coś ślicznego, żebym mogła pochwalić się przyjaciółkom. Jakiś ciuszek? Dobry pomysł. O, mogę ci dać chustę, którą podpierdziliłem Szani z kosza na pranie. No tak. Ale naprawdę chciałabym dostać nowe rękawiczki. Śliczny kamyk? No dobry pomysł! O ty, babo wstrętna. Tym kobietom nie da się dogodzić tych, że nie mam ślicznego kamyka. Mam język topielca, może być? Mogą być bakalie? Schowaj to. Dobra. O, kogo my tutaj mamy? Ciebie jeszcze, paniuszu, tutaj nie widziałem. Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza?
W łożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinię psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. O kurde, a to mi się trafiło zleconko. Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem 6 garnków psiego sadła. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Oto twoja zapłata. W porządku. A co tam, napijemy się, koleżko? Na przykład mam tutaj nilfgaardzką cyfryweczkę. Pisz sobie? O ty, typciu. Czekajcie, co ja mu mogę dać, niby fistę chcesz? Pisz sobie? Ej! Myślałem, że on dowolnym alkoholem, nie wiecie. A tu widzę, że gościu jakiś taki koneser się trafił. Woda w butelce. Wiśniówka na spirytusie, może... Spirytus krasnoludzki. Nie ma to jak niezły trunek. Ano. Hej, ho, na umrzyka skrzyni i butelka rumu! Rumu! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba wam czego? Co? To jeszcze nie? Nilfgaardzką... Mam wrażenie, że gościu należy do tych, którzy właśnie plują na smakowe alkohole, że musi trzepnąć to porządnie, ale zobaczmy jeszcze. Hej, no dałem mu tą WD i co? I zmarnowałem tyle pieniążków na gościa. Nie, co teraz powinienem poczynić? Nie mam pojęcia, dobra. Rozejrzyjmy się jeszcze po okolicy. W każdym razie z całą pewnością będzie należało dostać się w jakiś sposób do mojej mili właśnie kościoła, tylko pozostaje pytanie jak? Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. A co powiesz na 159 orenów? W porządku, możesz przejść. Okej, dobra, dzięki. To całkiem sporo, nie wiem ile zostałem za zlecenie na psy, ale chyba mniej, chyba 100. można i tak. Nie mam innego lepszego pomysłu niż właśnie gościa, widzicie, przekupić, żeby się tutaj dostać i... Mamy szani, rzeczywiście, ale zanim do szani pójdziemy, to musimy spotkać tego więźnia. Bo on chyba tutaj jeszcze żyć powinien, z tego co się orientuję. A no fajne miejsce, szafy wam... Kto ma szafę w kościele w ogóle? Czy to jest legalne? Nie wiem. Chora. Nawora, chory, chora. Pielęgniarka, chora. Niekoniecznie ona, ale może będzie kiedyś. Gdzie jest ten typcio? Chory. Więzień, jest, rzeczywiście. O, jest straż. A, byliśmy w nocy, jak tu nikogo nie ma, dobra. A to zważywiłem sprawę. W każdym razie już wiemy co nieco o tym miejscu, rzecz jasna. Mamy kuferek, zobaczmy, co jest w środku. Mamy kulty i religię. I jakieś tam jeszcze bzdety. Kulty i religie Nordlingów Stefan Keller. Okej. Wszystko daje wpis do dziennika w kategorii glosariusz. Elfy. Co, skuteczny olej przeciwko elfom, na przykład do robienia, jakby był. Kult Melite. Ululu. Ołtarz Melite. Możemy tutaj dać fasolkę. Co? Co to jest? Co to jest? Tam bułkę. Dałem jakieś bzdety i coś się wydarzyło. Dobrze.
To w ogóle mam tutaj możliwość pomedytować w tym szpitalu, byłoby miło. Więc zobaczymy u Shani, co jest możliwe do zrobienia. Witaj, Geralt. Shani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Mi się nie podoba. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Jest, mogę. Mam sprawę. Aha, mogę zapytać, gdzie mieszka, a i tak ją znalazłem o wiele wcześniej, niż ten dialog jest. Widzę, że kręcą się tu jacyś strażnicy. Tak. Przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem, strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie dopuszczą? Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi, może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kupku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo... Okej. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Nie jest tego zbyt wiele. Wolę lekcję anatomii potworów. Kiedyś miałam na stole topielca. O, czy coś tutaj otrzymano jemioła? Okej. To tylko tyle? Już się bałem, że dostanę jakiś wpis Gosaliusu, żeby mieć języki z topielców, ale dobra. Odpocznijmy. Dobrze, możemy w kościółku to zrobić. To poczekamy sobie w takim razie do północy i pogadamy z tym więźniem. No i to będzie już całkiem miłe rozwinięcie tego wątku, powiedzmy dalej, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek dowody w sprawie, no to nie ma tego zbyt wiele, a podejrzanych jest o wiele więcej. Tylko Wialdiemu możemy powiedzieć, że wiemy, że jest niewinny. Komoda. Gęsi smalec. Może być. Są strażnicy. Dobra, zobaczymy, jak to teraz będzie. Nie zbliżać się do więźnia! Tylko 10? Spoko. Gorzej, jakby tamtemu można było dać tylko dychę. Nie zbliż... Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein... On... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Co? Rzeczywiście! Bandyta baraniny? Całkiem niezły pseudonim. Nie, oni chcą go dobić! Nie pozwólcie na to! Alo! Vibe check! Dobra, tamten vibe'a dostał na twarz. Nie pozwólcie im, moi mili! Moi panowie strażnicy tutaj! Wszyscy, którzy się znajdują. Dobra, ten opór taki duży. Dobra, to chyba załatwiliśmy im berserkera. W takim razie jeszcze mam kilku łotrzyków i tanka. Dobra, spoko, z łotrzykami się szybko rozprawimy. Matko jedyna, co tu w ogóle ma miejsce? Jakie chore akcje. Jeden strażnik nawet sobie umarł. O nie, mieli dwóch berserkerów. Najgorzej. A nie, to akurat zwykły wojownik. Tamten tatuażak, bez koszulki to był berserker. Dobra, jest grubasek. Co tam, tanku? Co? Chyba ty. Chyba twoja mama. Okej, wszyscy nie żyją. Znowu zwycięstwo, znowu szczęśliwe zakończenie. Znowu pełno krwi i trupów. Jej! To brzmi jak świetne zakończenie odcinka, prawdę powiedziawszy. Pozbierajmy sobie tylko pieniądze z nich, bo nie chce mi się zabierać jedzenia. Dobra, jeszcze ze strażników coś? A tutaj nie jest tego zbyt wiele. Pieniądze się przynajmniej zwróciły, w pewien sposób. I tak, ja mam ich jakoś dużo. Dobra, wszystko na pewno. Ja mam nadzieję. Rany, jednak. O, 18, dużo. Kamyczek, to weźmy sobie. I tutaj mamy, dobra, jakiś dwójniak. Możemy go dobić? Chyba średnio. Dobra, to wszystko. Rany, Julek, jakie rozwinięcie fabuły.
czyli Kalkstein, został wspomniany. Jakaś baranina wysłała za tym kolesiem, powiedzmy, by go ubić z bujów. To chyba polecimy jeszcze do naszego tego detektywa i mu powiemy, co tu miało miejsce. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. W przypadku Kalksteina nie po prostu... Jedyne, co mogę zrobić, to udać się na bagna i z tą wieżą zrobić, która go najbardziej tutaj, powiedzmy, intryguje ze wszystkim. Dobrze, panie Raymondzie, nowy słoziem, to sobie jeszcze rozdamy talenty na samo zakończenie, bo widzę, że sobie do tego baraniny pójdziemy przy okazji następnego odcinka. Mamy znowu samo srebro i mamy tutaj mutacje, daje możliwość niespożycia niektórych... Okej, to ciekawe. Miejsca mocy, tutaj za wiele nie zrobię, mam cały czas te brązowe talenty. Dobra, odbijanie strzał się przyda, ktoś mi jeszcze pisał, pamiętam wcześniej. Wszystkie ciosy w walce wręcz, no ja za bardzo z tego nie korzystam. Inteligencja, inteligentny chłopak jestem. Także, tak, to już by było na tyle. Art, Igni, możemy jeszcze podreperować troszeczkę. Inne znaki, jeszcze ich nie znam kompletnie. Style stalowe, style srebrne. Moglibyśmy stalowy podreperować, bo i tak w sumie najwięcej walczymy z ludźmi. Silny, szybki, może jakiś grupowy, malutki, precyzyjne trafienie. Działa tylko wtedy, gdy Gerwan walczy przynajmniej z trzema przeciwnikami. Powalenie 30%, spoko. Może ten, piruet, jedyneczka. Dobra, to no, chyba na tyle. Moje mili, bardzo wam dziękuję za obecność w tym epizodzie. Ja idę do nauki, a wy, nie wiem co, możecie zostawić ocenę czy komentarz i to by było bardzo fair. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Hej, cześć i czołem!